Cześć, jestem Klaudia Tokanow, no i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Diagram przedstawia, jaki procent objętości powietrza stanowią azot, tlen i argon. Oblicz masę azotu w powietrzu znajdującym się w sali o wymiarach 5 m na 4 m na 3 m. Przyjmij, że 1 m sześcienny azotu waży 1,15 kg. Dobra, to zaczynamy od tego. Mamy tutaj objętość, więc my z tego musimy wyliczyć objętość. Pięć razy 4 to 20, razy 3 to 60 metrów sześciennych. Ale to jest objętość całego powietrza, jakie znajduje się w tej sali. A tutaj mamy azot. Czyli my to musimy policzyć 78,1% z tej objętości. To zamieniamy na ułamek dziesiętny, czyli dzielimy przez 100 z namnożenie tej objętości. Wymnażamy to sobie i otrzymujemy tutaj 46,86 metra sześciennego. I teraz każdy metr waży 115 kg, znaczy 1,15 kg, czyli my tu mamy 46,86 razy te kilo 15. Wymnażamy to sobie i otrzymujemy 53,889 kg. Możemy sobie tutaj to zaokrąglić w całości, czyli około 54 kg waży azot w tym pomieszczeniu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.